Podnidzickie Śmiątki były tegorocznym gospodarzem 26. już Krajowych Dni Ziemniaka. Na kilkunastu hektarach terenu zaprezentowało się ponad 100 wystawców z całego kraju. Dzień Ziemniaka to święto producentów tej rośliny, która nieprzerwalnie króluje na polskich stołach. Impreza odbyła się na Warmii i Mazurach po raz pierwszy. Technologie się bardzo zmieniają, te nowoczesne maszyny, sprzęt, ale również i sama agrotechnika jest z roku na rok coraz bardziej dynamiczna. I takie zapoznanie się z możliwościami, nawiązywanie kontaktów, też kojarzenie produkcji z nauką jest bardzo istotne, ale wiemy, że dla ziemniaka to jest też w naszym położeniu bardzo ważna sfera wschodnia. Cały rynek wschodni, Białoruś, Ukraina, Kaliningrad, więc tutaj powinniśmy naprawdę bardzo mocno nawiązywać kontakty te handlowe, żeby nasza produkcja po prostu była eksportowana. Nie bez przyczyny powiat nidzicki został wybrany na tegorocznego gospodarza Krajowych Dni Ziemniaka. Powiat nidzicki jest bowiem jednym z ważniejszych w kraju producentów tej rośliny. Jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie to, że ziemniak odgrywa w naszym życiu bardzo dużą rolę. Tego nie musimy mówić. Myślę, że nie ma osoby, która by nie skosztowała przynajmniej raz w życiu potrawy z ziemniaka. Jest to dla nas o tyle duże wyróżnienie, że jestem bardzo zadowolony z tego, że tego typu impreza odbywa się właśnie w powiecie nidzickim, że nasi rolnicy mogą z tego skorzystać, nawiązać wiele współpracy, wiele doświadczeń, wymiany doświadczeń, wiele innych rzeczy, które spowodują, że ta uprawa będzie u nas jeszcze bardziej potęgowała. Także jak powiedziałem, jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie. Jestem bardzo zadowolony z tego, że 26. Krajowe Dni Ziemniaka odbywają się właśnie w powiecie nidzickim. Krajowe Dni Ziemniaka zorganizowane w tym roku w Nidzicy. To impreza o bardzo wielkim rozmachu. Jak widzimy, skala tej imprezy przerosła nawet oczekiwania pana wojewody i pana marszałka. Na kilkunastu hektarach rozstawione namioty, wielu wystawców. Cieszymy się, że przyjechali też klienci, którzy chcieliby kupować naszego ziemniaka z Afryki Północnej i z całej Europy Zachodniej. Wyróżniamy się spośród tych krajów, dlatego że produkujemy zdrowy produkt i nasze ziemniaki cieszą się niezwykłym powodzeniem. I problem jest z tym, że nie umiemy ich pakować i nie umiemy ich sprzedawać. Cieszę się, że nasz lokalny przedsiębiorca, który zajmuje się konfekcjonowaniem, on zorganizował tę imprezę i chce pobudzić naszych rolników do tego, żeby produkowali i pobudzić przedsiębiorców do tego, żeby pakowali i sprzedawali. Cieszymy się bardzo, że te tereny zasłyną zdrową żywnością. Imprezy takie jak właśnie Krajowe Dni Ziemniaka to doskonały sposób dla producentów na pozyskanie kolejnych odbiorców lub po prostu wymianę doświadczeń. Ziemniakiem zajmujemy się od 20 paru lat w uprawie. Prowadzimy gospodarstwo o powierzchni tam ponad 600 hektarów, w czym udział ziemniaka jest na poziomie 150 do 200 hektarów rocznie. Głównie są to odmiany wjadalne z przeznaczeniem dla rynek spożywczy, do sieci lokalnych, do sieci krajowych dyskontów spożywczych. Dawno, dawno temu były to typowo tereny ziemniaczane. Z naszych terenów pociągami wyjeżdżał ziemniak na wschód, na całą Polskę, również na Europę. Dzisiaj odbudowujemy ten rynek ziemniaka i próbujemy postawić go znowu na piedestał. Dlaczego? Dlatego, że jest to roślina bardzo opłacalna, po pierwsze. Po drugie, ziemniak jest zawsze w naszych domach. To jest warzywo, to jest pożywienie, które nigdy nas nie opuści. Oprócz samej wystawy, prezentacji odmian czy maszyn usprawniających pracę rolnikom podczas tego wydarzenia w Siemiątkach odbyła się też konferencja pod nazwą Doświadczenie, współpraca, skuteczność. Według szacunkowych obliczeń tegoroczne Krajowe Dni Ziemniaka odwiedziło kilkanaście tysięcy osób.